Tak wygląda najnowsze i najbardziej dopieszczone dziecko naszego rodzimego producenta, czyli Romet Monsoon 3. Za chwilę na nim trochę pojeżdżę, ale zanim do tego przejdziemy, krótka prezentacja, bo w Romecie naprawdę się postarali, żeby ich flagowy model był dobrze wyposażony i jest się czym pochwalić. Więc po kolei, rama. Oczywiście cała wykonana z karbonu, korzysta jeszcze z klasycznego standardu tylnej osi, czyli ma ona wymiary 12 na 142 mm. Idąc dalej do przodu, mamy tutaj RockShoxa Sida. Sida myślę, że nikomu przedstawiać nie trzeba. Jest generalnie bardzo dobrze. Napęd. Kompletny SRAM GX. Korba, przerzutka, kaseta, łańcuch. Pełna grupa, także również naprawdę git. Idźmy dalej. Hamulce. Tutaj jest ciekawa sytuacja, bo w Romecie zdecydowali się na najwyższy model SRAMa do cross country, czyli levele w wersji Ultimate z karbonowymi klamkami. I to jest naprawdę ciekawy ruch z ich strony, bo mogli spokojnie tutaj wrzucić hamulce o półkę lub nawet dwie niższe i nikt by się ich za to raczej nie czepiał, a jednak postawili na najwyższy model, także chwała im za to. Hamowania nigdy dość. Idźmy dalej. Mamy tutaj karbonową kierownicę Tokena MTX oraz karbonową sztycę w rozmiarze 27,2 mm. Siodełko Selle Italia, koła. Pełne, kompletne zestawy DT Swiss X1700, zarówno obręcze, jak i piasty, a odziano je w opony Michelin, przepraszam bardzo, Force XC w rozmiarze 2,25, także fajnie, też zgodnie z aktualnymi trendami, szeroka i przyczepna opona. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie wstępne szczegóły. Czas się przejechać. Okej, więc korzystając z tego, że musimy wyjechać na górę, bo jak powszechnie wiadomo, żeby zjechać, trzeba najpierw podjechać, to powiem parę słów na temat moich odczuć z jazdy. Generalnie jest bardzo przyzwoicie. Ten rower nie jest jakiś mega progresywny. Tutaj nie ma płaskiej główki jak w jakimś enduro czy czymś takim. Jest raczej przykładem klasycznego projektu, także raczej większość osób się na nim bardzo dobrze odnajdzie. Ja generalnie wsiadłem na niego, pojeździłem pół godziny i już byłem przyzwyczajony. Nie musiałem długo się z nim oswajać. Także na pewno to jest plus. Kierownica ma 720 mm i według mnie to jest bardzo dobry złoty środek do cross country czy do maratonów. Fajnie mieć szeroką kierownicę, wtedy jest lepsza kontrola nad rowerem. Natomiast szersze już stwarzają troszkę problemy, między innymi z drzewami, i też nie do końca są wygodne, kiedy przychodzi do podjeżdżania w większej ilości. Także te 720 to jest dla mnie naprawdę optimum. Teraz mamy taką sztywną ściankę. Rower jest generalnie sztywny. Można spokojnie stawać w korbę, tak jak ja teraz, i nie czuć, żeby coś tam się z tyłu zginało. Koła tak samo dają radę. Także jest spoko. Napęd jak to SRAM. Przyjemnie chodzi. Ja lubię to takie metaliczne klikanie pod palcem. Czuję, jak się zapinają te biegi. Wszystko chodzi precyzyjnie. RockShox z przodu też fajnie pracuje. No jest to seat, więc należy tego oczekiwać. Nie miałem z nim żadnych problemów. A na rowerze jeżdżę ostatnie 3 tygodnie. Także miałem sporo czasu, żeby się z nim trochę oswoić. Po prostu brałem go na treningi. Jeździłem po tym lesie. No i dotarliśmy na górę, także teraz ta przyjemniejsza część. Uwaga, jedziemy. We'll be right back.
jak widzicie, Romet daje sobie radę nie tylko na podjazdach, ale i na zjazdach. Ale to nie wszystko, bo 2 tygodnie temu zabrałem go ze sobą na Stożek w Wiśle, czyli na downhillowy bike park, i zobaczcie teraz, czy tam również sobie poradził. Dobra, słuchajcie, jedziemy na Romecie, na Belajna. Jak widzicie, żeby nie było za łatwo, to siodełko mam ustawione normalnie do jazdy. Nie mam tutaj nic opuszczonego. Zrobimy eksperyment, zobaczymy, ile Michał da radę mi uciec. To jazda. Tutaj za każdym razem generalnie wychodzi mi inaczej. Jadę inną linią. Ale no już trudno. Tak prezentował się Romet Monsoon 3. Komentarze są wasze, a ja uciekam. Na razie.